waszym, mówi Pan. Panie Jezu, jesteśmy Twoimi owieczkami. Owieczkami, które bardzo często na skutek naszych głupności ludzkich odchodzimy z tego stanu. Ale Ty jesteś dobrym pasterzem. Ty jesteś pasterzem, który troszczy się o każdą owcę. Nawet o tą, która odbiega od Twojego stanu. Nas przygarniasz. Przytulasz do siebie. Nas miłujesz, bo umiłowałeś nas przez swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Prosimy Cię, przewódź nas, bądź naszym jedynym i prawdziwym, dobrym pasterzem. My jako Twoje owce chcemy słuchać Twojego głosu. Chcemy się Tobą karmić. Chcemy się Tobą poić. A nade wszystko chcemy iść za Tobą. Bo wiemy, że jeśli zbłądzimy, jeśli odejdziemy od Twego pastwiska, to Ty i tak po nas przyjdziesz. Bo Ty i tak pokażesz nam swoje miłosierdzie. Wejdziesz w nasze życie po raz kolejny. Można by powiedzieć, będziesz tak nachalny, że nasze postępowanie będzie prowadziło zawsze do nawrócenia, do bliskości z Tobą. Prosimy Cię, przemieniaj nas, dodawaj nam odwagi i siły, abyśmy byli odważnymi owcami. Byśmy zawsze potrafili wybierać Ciebie jako jedynego Pana i Zbawiciela. Jako jedynego dobrego pasterza.